bardzo, bardzo wielu i co roku mamy naprawdę duży kłopot z wyborem. Dziś już po raz szósty mamy zaszczyt i przyjemność przyznać tytuł przyjaciela biblioteki w trzech kategoriach. Urzędnik, instytucja, organizacja oraz osoba. Osoba, którą za chwilę miała przyjemność ogłosić przyjacielem biblioteki, przyjaźni się z nami od dawna. Służbowo dba o nas, nie da zrobić krzywdy, przypomina o terminach, podpowiada i wspiera merytorycznie. Prywatnie wchodzi z nami w nasze najbardziej zwariowane projekty i jeszcze się przy tym świetnie bawi. Osoba niezwykle skrupulatna i dokładna, taka jak powinna być wykonując swoje obowiązki. Pani skarb, dziękujemy za wsparcie i życzliwość, ale też, a może przede wszystkim za ogromny występ na Pani siebie i za dzielenie naszego obowiązku. Druga kategoria, instytucja, organizacja. Nasza współpraca, wzajemna życzliwość i szacunek rozwinęły się bardzo w ostatnich latach. Są dla nas nieocenionym wsparciem merytorycznym, partnerem w działaniu na rzecz rozwoju czytelnictwa w powiecie wiarskim, często motywatorem do działania. Nadając dziś tytuł przyjaciela biblioteki, chcielibyśmy podsumować i podziękować za dotychczasową współpracę, zwłaszcza dyrektorowi tej instytucji. Za rozmowy, radę, wsparcie, ale przede wszystkim za wiarę w nasze możliwości i docenianie naszych działań. Chyba od nikogo, oczywiście poza naszym panem wójtem, nie usłyszeliśmy tak wiele razy pochwał i wyrazów uznania dla naszej pracy i pomysłów. To motywuje. Tytuł i statuetkę przyjaciela biblioteki w kategorii instytucja, organizacja otrzymuje Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej. Zapraszam panią Anię i panią Miejską. Szanowni Państwo, w takim tempie, jakim pracuje mój zespół gminy biblioteki, często zdarzają się pożary. Widzę, że panowie strażacy spojrzeli spokojnie, to nie takie pożary, jakie wy gasicie. Nic się w bibliotece złego nie dzieje. A to coś zapomnimy, a to kilka godzin przed ważnym wydarzeniem okazuje się, że czegoś istotnego brakuje i nie da się tak dostać. Takich przykładów mogłabym wymienić kilkadziesiąt. Pani, która za chwilę otrzyma tytuł i statuetkę przyjaciela biblioteki, gasi nam te pożary. Od jakiegoś czasu, kiedy do niej dzwonię, odbiera telefon w następujący sposób. Cześć, co ci trzeba i ile mam czasu. Aniu, dziękuję ci za to, że jesteś, za twoje wsparcie i bezinteresowność, za to, że jesteś naszym takim cichym sponsorem i skuteczną, uśmiechniętą gaśnicą. Mam nadzieję, że po tym, co teraz powiedziałam, nie będziesz miała kolejek do sponsoringu. Szanowni Państwo, tytuł przyjaciela biblioteki w kategorii osoba Anna Hartung. Chciałam serdecznie podziękować gospodarzowi gminy i pani dyrektor za zaproszenie na dzisiejszą imprezę, na dzisiejsze wydarzenie. Bardzo doniosłe i bardzo profesjonalnie przygotowane. Ta statuetka jest dla nas niezmiernym zaskoczeniem. Miło nam, że doceniacie naszą współpracę, pani dyrektor, ale to wy przecież to wszystko robicie. Biblioteka w Międzyrzecu, Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim działa wzorowo, można powiedzieć, i inne mogłyby brać z niej przykład. Także to wasza zasługa, że tak dobrze się układa nam współpraca. Przed nami podsumowanie konkursu książki na fotografii organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną pod patronatem pana wójta gminy Podlaskiej, pana Krzysztofa Adamowicza. Celem konkursu książki na fotografii jest pobudzenie wyobraźni i kreatywności uczestników w celu popularyzacji czytelnictwa, kształtowania wrażliwości literackiej, doskonalenia sztuki fotografowania oraz inspirowania do twórczego myślenia. Niebanalna forma konkursu polega na zrobieniu oryginalnych zdjęć obrazujących ducha książki. Pracę konkursową stanowią trzy fotografie, każda w formacie A3, mające oddać istotę, wyjątkowość, atmosferę danej książki i ducha książki. Konkurs trzech, bywa trzy, tak
do 11 lat, dowolna książka, młodzież w wieku 12-17 lat, również dowolna książka, dorośli, pamiętam, edycji przeszkolnej. W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęło łącznie 20 prac w trzech kategoriach, w kategorii wiekowej dzieci do lat 11-11, młodzież w wieku 12-17 lat 5 i dorośli 4. Czyli obradowano w składzie i tu zapraszam szanowną komisję na scenę, przewodniczący Leszek Szczerbicki, artysta fotografik, Maria Szczęgo, sekretarz gminy Międzyrzec-Podlaski, Anna Kwedor, instruktor działu instrukcyjno-metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej Białej Podlaskiej i Emilia Wasz, instruktor działu instrukcyjno-metodycznego Miejskiej Biblioteki Publicznej Białej Podlaskiej. Komisja konkursowa wybrała pracę, spełniały wymogi regulaminowe. W analizie został brany pod uwagę był realistyczny dobór rekwizytów i kreatywność poszczególnych kadrów oraz zawartość najciekawszych planów zdjęciowych, forma i sposób przekazu, a także narracji. Podobnie jak kadry w filmie, prace konkursowe mają opowiedzieć o książce w trzech fotografiach. Tak jak słowa, fotogramy powinny wyrażać uczucia, opowiadać o emocjach, ukazywać klimat książki. Kilka zestawów było wykonanych w jednej scenerii w podobnych ujęciach, pokazując tylko jeden z wielu ważnych wątków danej książki, co zdecydowanie obniżało jej wartość. Komisja konkursowa brała również pod uwagę aranżację i scenografię poszczególnych zestawów pod kątem znalezienia przekazu, treści oraz atmosfery danej książki. Ważnym elementem w konkursie fotograficznym była świadomość kadru oraz kompozycja. Wszystkie fotogramy w mniejszym lub większym stopniu zawierały próby ilustrowania ducha wybranej książki. Prace, które zostały zgłoszone do tegorocznego konkursu, były na wysokim poziomie, lecz nie wszystkie.